Negro con azúcar, baby, please. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w Wielką Sobotę, święta już prawie, przygotowania pełną parą, więc dzisiaj będę trochę piekła, planuję też przygotować sobie sałatki, farsze, więc dzisiaj będzie taki dzień bardzo kulinarny, ale to pewnie tak jak u wszystkich. A ja teraz, słuchajcie, lecę odstać swoje, a mam na myśli to, że idę stanąć w kolejce po pieczywo do Orlikowskiego. Z tego co wiem, jest ogromna kolejka, ale dam radę, może posłucham sobie jakiegoś podcastu albo coś takiego w międzyczasie. I nawet dostałam cynk od znajomej, bo Orlikowskie jest chyba w 3 albo 4 miejscach w Lublinie. Jest to taka piekarnia z najlepszym pieczywem ever i powiedziała, że u niej jest dramat. I czy mogłabym jej kupić pieczywo, jak ja będę stała. Więc mam plan, słuchajcie, kupić dla siebie i jeszcze dla znajomej i nawet w sumie zadzwonić do Justyny, bo może ona też chce pieczywo od Orlikowskiego. No jest to najlepsze pieczywo w mieście. Najlepsze, nie ma lepszego. Polecam, jeżeli będziecie w Lublinie, to zajdźcie, tam są przepyszne drożdżówki, pieczywo, na zasadzie chleb, przepyszne pizzówki, bardzo dobre ciasto, fantastyczne miejsca, fantastyczny gluten, więc słuchajcie, idę odstać swoje. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jest pieczywo, jest sałata, jest pieczywo dla znajomej. Jest chleb wiejski dla mnie. Wszystko jest tak, jak być powinno. I wprawdzie pół chleba zerwam prawie po drodze, bo był wybitny. Wybitny, dobra, to dla znajomej. To też. Później sobie ma odebrać. Neapolitański, z suszonymi pomidorami i oliwkami. Wybitny, słuchajcie, teraz. Wczoraj odebrałam mięsiwo z takiego baru, on jest przy Felicity, jest taki grill bar i ja tam od kilku dobrych lat kupuję zawsze mięso wędzone, które jest wybitne, jest wybitne. Pachnie szyneczka fantastycznie i tak chyba sobie tak troszkę potestuję. Odrobinę masełka. Okej. Chociaż nie wiem, czy tym nożem ukroję. A idzie. Do tego sos tatarski. Chwila prawdy. Powiem Wam, że jestem bardziej taka wytrawna, czyli bardziej wolę mięso, oliwki, nie wiem, sery pleśniowe niż ciasta. I słodycza. Dobrze, moi drodzy, podjadłam, brzuszek pełny, więc zabieramy się za ciasto. Ja będę robiła i ciasto w sumie tylko jedno. I będzie to ciasto, słuchajcie, malinowa chmurka. Z przepisu kwestii smaku, bo ja bardzo lubię ciasta, gdzie pojawia się beza. W ogóle lubię bezę pawlową, uwielbiam najlepiej z truskawkami i borówkami. No ale stwierdziłam, że beza to jest takie ciasto, żeby, wiecie, trzeba to zrobić na świeżo i od razu podać. A ta malinowa chmurka może też trochę postać, więc zabieram się za nią. I muszę Wam powiedzieć, że dawno nie piekłam ciast. Jakoś ostatnio zrobiłam się bardzo leniwa i kupowałam gotowe, ale w te święta stwierdziłam, że dobra, zrobię. Dobra, beza w miarę wyszła. Maliny się jeszcze z galaretką nie stężały, więc czekam. Więc teraz zabieram się za spód ciasta. No dobrze, moi drodzy, galaretka z malinami jest już na spodzie ciasta. Tutaj przepięknie ubita śmietanka z mascarpone wędruje tu i na sam koniec beza z migdałami. No powiem Wam, że ja kocham mascarpone ze śmietanką. Fantastyczne. But I called you.
Ciasto już jest w lodówce. W międzyczasie przygotowałam sobie buraczki na moją sałatkę z buraczkami i z serem wędzonym. Jutro z samego rana zrobię jajka faszerowane i myślę, że jutro Wam je pokażę, a będą to jajka faszerowane z pesto pomidorowym, z parmezanem, sól, pieprz, majonez i tam też chyba jest boczek oraz szczypiorek. Będę też robiła jajka z przepisu cebuli, takie podsmażone na patelni i będę też je robiła tort ten z Rio Mare z tuńczykiem. Więc to są rzeczy, które ja planuję zrobić. Czy coś jeszcze? Chyba tyle. Więc ja teraz, słuchajcie, która jest godzina? 16:51. Powiem Wam, że to ciasto się bardzo długo robi w gruncie rzeczy. Miało niby jest łatwe, ale jest czasochłonne. Więc teraz, słuchajcie, śmigam na siłownię, bo o 19:00 mam gościa, więc pójdę sobie poćwiczę i wracam. Dzień dobry, moi drodzy. Wtorek. Tak, dzisiaj mamy wtorek. Rozpoczynam od kawki i angielskiego z Justyną. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o czacie GPT, o sztucznej inteligencji. Temat bardzo na czasie, ale też ekstremalnie trudny, jeżeli chodzi o słówka. Więc mam nadzieję, że ogarnę. Na pobudzenie kawka. Okej, po treningu czas na śniadanie i ostatnio męczę bardzo fajny przepis na placuszki z kimchi. Ja go widziałam we vlogu u Agi Sawy, ten przepis i te placuszki. Kupiłam w Lidlu kimchi. Ja jestem bardzo kapuściana, grzybowa, uwielbiam. Moje ulubione pierogi to pierogi z kapustą i z grzybami, więc mamy tutaj kimchi trochę bardziej pikantne i mamy to z kurkumą. Do tego wystarczy jajko i mąka. Wszystko to bełtamy w miseczce i smażymy na patelni. Do tego jeszcze, żeby sobie białeczka dostarczyć, może jakieś jajeczko, warzywka. Spróbujcie, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry i taki inny sposób na śniadania. No chyba, że nie jesteście osobami kapuścianymi i Wasz układ trawienny z rana tego nie ogarnie. Ale ja bardzo lubię i no pyszne są te plecki. Dzień dobry, ja już po treningu będę sobie robić włosy, więc stwierdziłam, że przy okazji nagram fragment do vloga. Wracając jeszcze na moment do treningu, to myślę, że Agatę Zając znają wszyscy. Ja jestem osobą, która niespecjalnie lubi takie kicające treningi. Nie przypadam za zumbą, nie lubię takich, wiecie, nie lubię dużej ilości powtórzeń, nie lubię takiego intensywnego skakania, jakoś tak niespecjalnie. Wolę się zmęczyć, na przykład trenując z obciążeniem, czyli taki spokojny, statyczny trening. Więc ja zdecydowanie bardziej wolę taki trening z obciążeniem, odrobinkę taki bardziej spokojniejszy. Jakoś tak, nie wiem, lepiej się w tym odnajduję. I Agaty treningi właśnie takie są. Ja trochę tak podchodziłam do tych treningów domowych, wiecie, tak, że jest to fajny sposób, żeby się poruszać, ale nie jest to taki sposób, że wiecie, można mieć jakieś takie wystrzałowe efekty. Zawsze mi się wydawało, że okej, fajnie, można się poruszać, ale wiecie, to nie będzie tego samego, co trening na siłowni z trenerem, z jakimś ogromnym obciążeniem. Tymczasem zapisałam się na grupę na Facebooku Agaty Zając. Możecie sobie zerknąć, jeżeli lubicie jej treningi. I dziewczyny zaczęły tam wrzucać swoje, może nie tyle przemiany, ale swoje efekty właśnie po treningach tylko i wyłącznie z Agatą. No i muszę Wam powiedzieć, że byłam w lekkim szoku, że jest to możliwe, żeby uzyskać naprawdę super efekty wizualnie po zdjęciach przypominające, wiecie, efekty takie no, po grubych treningach na siłowni. Może wymaga to więcej czasu, może też techniki i takiej samoświadomości, takiego panowania nad swoim ciałem, żeby te ćwiczenia wykonywać prawidłowo, ale byłam w ciężkim szoku i bardzo ta grupa mi pomogła tak też zmotywować się do ćwiczeń. Dziewczyny tam rzucają bardzo często posty, wzajemnie się motywują, dzielą swoimi doświadczeniami i
To jest naprawdę super. Ja włosy kręcę teraz na tą lokówkę stożkową, tak jak Wam ostatnio mówiłam, jakoś tak najlepiej mi się ostatnio te włosy układa. Kusi mnie zakup Dysona, ale chyba jestem w takim miejscu, że jeżeli nie zepsują mi się inne sprzęty, to raczej nie będę zainteresowana tym sprzętem, bo jest potwornie drogi. Natomiast jeżeli może wśród Was są osoby, które używają, to dajcie znać w komentarzach, bo jestem zawsze ciekawa opinii, bo one są tak skrajne, że może ciężko się zdecydować, czy to w ogóle sprzęt, który działa. Natomiast na razie ta lokóweczka też jak najbardziej się sprawdza. No i co, moi drodzy, święta, święta i po świętach. Przejedzenie jak zawsze. Nie wiem, czy da się zorganizować święta, żeby się nie poprzejadać i żeby było wszystko w granicach rozsądku. Ja ze swojej strony robiłam w tym roku sernik baskijski i taką sałatkę warstwową, którą wrzucała Magda Cebula u siebie na profil. Wydaje mi się, że Kasia też ją robiła, bo rozmawiałyśmy o tym przed świętami, jakie robimy sałatki, i obie stwierdziłyśmy, że robimy ten taki tort z tuńczyka z krakersami. No i ta sałatka wymiatała. Wszystkim smakowała. Ja potem też w domu dojadałam ją z wielką chęcią. Potem na drugi dzień też zagościła na stole, więc naprawdę wszyscy byli pozytywnie zaskoczeni tą sałatką i ja myślę, że tak nie świątecznie, czyli oprócz Wielkanocy, też taką sałatkę w domu będę robić, bo naprawdę jest bardzo dobra, a niezwykle szybka w wykonaniu. Wrzucę Wam w opisie przepis Magdy właśnie a propos tej sałatki. No a sernik baskijski, muszę Wam powiedzieć, że tak pół na pół, bo wyszedł bardzo dobry, bardzo smaczny. Ten smak jest taki aksamitny, kremowy, rozpływający się w ustach, ale odrobinę dla mnie był za płynny w środku. Podobno sernik baskijski taki jest, on generalnie nie jest podobny aż tak bardzo do naszego polskiego sernika, który jest taki upieczony, konkretny. On jest taki, wiecie, gibający się, czasami w niektórych miejscach płynny. U mnie w środku wyszedł trochę płynny. No i tak zastanawiam się, co zrobiłam źle, ale już chyba wiem, że chodzi o miksowanie. Natomiast sam smak 10 na 10, wszystkim smakował. I jak na pierwszy raz, bo pierwszy raz go robiłam, to uważam, że wyszedł naprawdę spoko. Tym bardziej, że wiecie, ostatniego dnia przed świętami biegałam po wszystkich sklepach, bo się okazuje, że chyba bardzo dużo osób go robi. On jest bardzo popularnym sernikiem i wszędzie te serki Filadelfia były wykupione. Więc po prostu musiałam, wiecie, objechać kilka sklepów, ale udało się i znalazłam. Dobra, włosy już prawie gotowe, make-up mam, jeszcze rzęsy muszę pomalować, ale to wstrzymałam się z tym, dlatego że chciałam Wam pokazać duet, który mnie absolutnie zachwycił ostatnio. A ja bardzo lubię przemycać takie kosmetyczne polecajki we vlogach, więc dzisiaj też to zrobię. Włosy już zrobione, więc pokażę Wam, co mam na myśli, mówiąc o tych pięknych rzęsach. To są te dwa produkty. Produkty, to jest ten duet. Tą maskarę bardzo dobrze znam, jest jedną z moich ulubionych, natomiast w połączeniu z tą bazą białą, wydłużająca, dodająca objętości, ogólnie pogrubiająca mocno rzęsy, to wspólnie z tą białą bazą, to jest, dziewczyny, wow. A na ten moment, na końcówki, ten produkt od Isany. Myślę, że spora część z Was już zna. To jest taki olejek do włosów zabezpieczający, ale on jest niezwykle lekki. Dla mnie w ogóle ta formuła jest taka, nie, no nie jest żelowa, ale jest tak przyjemna, jeżeli chodzi o końcówki włosów, i tak leciutka, że nie przeciąża ich w ogóle, a ja nie jestem fanką olejków na suche włosy, bo mi się od razu włosy, wiecie, robi mi się oklap, nie wygląda to dobrze, a w przypadku tego olejku on jest naprawdę świetny. Mam dwie wersje, bo mam też zieloną, ale ta zielona jest odrobinkę gorsza moim zdaniem, ta fioletowa jest the best. Ale dwie buteleczki są super, więc gorąco Wam polecam w Rossmanie, jak będziecie zerknąć. No i zobaczcie, jaki piękny błysk na włosach. Ja jestem gotowa do dnia, widzimy się później. Moi drodzy, dzisiaj w trasie. Dzień dobry. Jestem mną Katarzyna, jak zwykle. Kto jest Twoim fantastycznym kierowcą najlepszym ostatnim czasie? Bardzo się cieszę, że doczekałam tego momentu i jest to niezwykle przyjemne, także bardzo się cieszę, że Kasia jest teraz głównym dowodzącym kierowcą w naszym duecie. Miło jest odpocząć od roli, wiecie, wożącej.
A, że idzie jej coraz lepiej za kółkiem i śmiga jak po prostu mały Kubica. Czerwony samochodzik, to czysta przyjemność. Ale moi drodzy, my do Warszawy jesteśmy właśnie w trasie, a jedziemy dzisiaj na spotkanie z marką, z którą współpracujemy już od wielu lat, a mowa oczywiście o Basic Club. I tam będziemy miały okazję porozmawiać z Mileną, ekspertem właśnie tej marki, która ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o pielęgnację i mam nadzieję, że uda nam się coś przy okazji nagrać. Taki mamy plan i cieszymy się, że w sumie też możemy poznać markę trochę od takiego backstage'u, od drugiej strony, bo oczywiście bardzo dobrze znamy kosmetyki, tak jak ostatnio mówiłaś, używamy od kilku lat, ale też fajnie poznać te osoby, które są za monitorem. I ja muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w końcu będę mogła wszystkie dziewczyny poznać tak na żywo, bo jesteśmy w kontakcie mailowym, ale tak wiecie, super też, tak jeden na jeden z kimś porozmawiać i poznać się i dowiedzieć się różnych rzeczy, o których pewnie my nie mamy zielonego pojęcia, jeżeli chodzi o markę Basic Love, także cieszę się bardzo. Moi drodzy, jesteśmy już na miejscu wspólnie z Mileną, ekspertką Basic Club i korzystając z okazji podpytamy o kilka rzeczy. Zapytamy o rzeczy związane z pielęgnacją. Mam nadzieję, że się czegoś ciekawego dowiemy. Mnie doszły mnie słuchy, że masz takich 5 filarów, więc co konkretnie kryje się pod tymi 5 filarami? Wydaje nam się, że wszyscy wiedzą, co się będzie grało, prawda? To prawda. Pielęgnacja już każdy jest tak z nas obeznany, ale okazuje się, że nie do końca. I zacznijmy od pierwszego kroku, czyli pierwszego filara, to jest restart. Restart ma się kojarzyć też z naszą marką, to jest nietypowe słowo, ale chodzi oczywiście o oczyszczanie. I to jest bardzo istotny krok, dlatego że tutaj dużo rzeczy może się wydarzyć, czyli nieumiejętne albo złe produkty do oczyszczania skóry twarzy mogą powodować wrażenie. Ale także zostawienie płynu micelarnego, albo żelem, także może powodować to, że inne substancje, które będziemy nakładać po oczyszczaniu, nie będą po prostu przenikać do naszej skóry. Albo jeżeli ktoś ma problemy chociażby, że skóra jest często zanieczyszczona po prostu, albo wytwarza więcej łoju, to tak naprawdę jeszcze więcej, broniąc się przed tym, co się dzieje, będzie po prostu go wytwarzała. Więc tutaj ten krok jakby jest bardzo istotny, bo już później nic nie będzie miało sensu w momencie, jak tutaj popełnimy błąd. Czyli oczyszczanie efektywne, delikatne, tak. Nie takie zdzierające. Tak. I co dalej? Serum, antyoksydacja jest bardzo ważna. Witamina C jest bardzo silnym antyoksydantem. Może powiem, jak to działa. Bo wolny rodnik będzie szukał sobie pary, bo jest, no znowu nie ma równowagi, więc szuka wolnego elektronu, żeby się przyczepić gdzieś i stworzyć kolejną parę. No i niestety przeważnie może się przyczepić do naszego białka. Nasze białko to jest kolagen, między innymi oczywiście. No i co robi? No niestety dokładnie uszkadza. Oczywiście to jest tylko, ja mówię jedną tam tysięczną, co robią wolne rodniki, bo to jest naprawdę taki temat rzeka. I oczywiście uszkadza nasz między innymi kolagen w naszej skórze i dlatego antyoksydacja jest podstawą. Mój ulubiony w ogóle patent na ręce to jest witamina C ze SPF-em. I ja bardzo... dłonie? Tak. I my mamy witaminę C olejową, więc ona się świetnie sprawdza, bo to jest kropelka, szybko. Już mamy efekt natłuszczenia, nawilżenia, mamy tą antyoksydację, mamy walkę z przebarwieniami na naszej skórze. Prewencyjnie też będzie działała ta witamina C, żeby się nic nie działo. No i SPF. To mamy już 3 filary, brakuje nam jeszcze 2, czyli tak, co jeszcze? Mamy jeszcze stymulację, więc musimy mieć też substancje takie, które będą bardzo stymulować naszą skórę do pracy. Okay. To są dwie takie, No oczywiście zapewne znajdziemy jeszcze więcej, ale takie znaczące w ogóle w rynku, że tak powiem, kosmetycznym, no to oczywiście retinoidy, bo jak wiemy, one bardzo ładnie przenikają, stymulują, prawda, komórki, komórkę w naszej skórze i oprócz retinoidów mamy peptydy teraz miedziowe. Słyszało się o tych peptydach, ale tak trochę się traktowało tak po macoszemu, że nie, tam peptydy to
pewnie nic nie robią. I bardziej pamiętam, skupiałyśmy się na witaminie C, niacynamid, może kwas hialuronowy. W ogóle kwasy w tym szłyśmy klimacie, ale jednak teraz z każdej strony widzę, że te peptydy. I to nie wiem, czy to jest taka teraz moda, trend, czy jednak na żywiec. Na pewno też są trendy, chociaż peptydy naprawdę już są długo na rynku. To nie jest tak, że to one wypłynęły w tym momencie. Oczywiście pewnie większe jakieś lansowanie nastąpiło, ale peptydy już były w pielęgnacji gabinetowej chociażby używane, więc to nie jest znaczy składnik aktywny znikąd. Więc jeżeli mówimy o tym miedziowym, to on też ma swoją taką historię, tak trochę jak z retinoidami. Retinoidy też mają bardzo bogatą historię, czyli były stosowane w medycynie, najpierw głównie do leczenia trądziku, a przy okazji zobaczono, że poprawia się po prostu skóra, że się ujędnia skóra, że się wygładza. Jeżeli chodzi o peptydy miedziowe, to tutaj nie musimy za bardzo kombinować z nimi. Mieliśmy wczoraj dermapena, na następny dzień możemy sobie używać peptydów miedziowych w celach chociażby już regeneracyjnych i żeby na przykład skóra po dermapenie szybciej doszła do siebie. Oczywiście ja nie mówię, żeby bezpośrednio, bo my nie robiliśmy badań, żeby bezpośrednio na uszkodzoną skórę, ale na następny dzień w celach regeneracyjnych jak najbardziej, tak żeby zmniejszyć ten rumień, kojenie, bo właśnie tak mają działać peptydy miedziowe na naszą skórę, to czyli mamy przeciwzmarszczkowe działanie plus do tego regeneracja i kojenie. Ja zauważyłam, że po prostu peptydy do tego składnika trzeba trochę dorosnąć. Tak. Ja pamiętam w wieku 20, powiedzmy 5 plus czy 7 plus, robiłam jakieś pierwsze podejście i tak niespecjalnie. Ale teraz tak jakby widzę realne działanie tego składnika, więc może też skóra po prostu odrobinę się zmieniła z wiekiem, no bo skóra się zmienia przez całe nasze życie. I po prostu doszłam do tego momentu, że to jest moment na peptydy, więc... Tak, ale pamiętajmy, że peptydów jest dużo. Mhm. W ogóle jest bardzo dużo na rynku i każdy też będzie na coś innego działał. W naszej nawet formulacji mamy także inne peptydy zastosowane, takie, które mają zwiększyć napięcie. I tutaj efekt jest bardziej, znaczy szybszy. O, to jest idealne słowo. Jest szybszy, szybciej się napina nasze skóry. Jeszcze powiedz o tym ostatnim, no bo mamy już oczyszczanie, mamy stymulację, mamy SPF, mamy antyoksydację. Antyoksydację. Teraz zostaje nam jeszcze równowaga. Okay. Równowaga. I o tym zapominamy bardzo często. Uszkodzona bariera hydrolipidowa to tak dotyczy każdego rodzaju skóry. Zapominamy bardzo często o nawilżeniu, o odbudowie, więc tutaj właśnie filary takie jak równowaga, czyli właśnie takie produkty jak ceramidy, trehaloza, emużel, to właśnie jest ten filar. W ofercie Basic Lab wiemy wszyscy, myślę, że dziewczyny, które oglądają, też może już zdążyły to zauważyć, oferta jest bardzo bogata, produktów jest mnóstwo, bardzo dużo interesujących, ciekawych, takich trochę onieśmielających składników, że czasami po prostu człowiek się czuje zagubiony. Człowiek czuje się zagubiony. Ale co, o czym rozmawiałyśmy też wcześniej, co jest ciekawe, to jest ten Wasz taki program doradczy. Nie wiem, czy dziewczyny o tym słyszały, ale to jest w ogóle bardzo interesujące. Z czym można się zgłosić do Was, gdzie napisać, jak skontaktować się z marką? Żeby na przykład chociażby wziąć takie nowe spojrzenie na swoją rutynę pielęgnacyjną, albo na przykład skorzystać z porady, bo chcę na przykład walczyć z przebarwieniami, ale no gubię się w tym wszystkim, nie wiem jak się odnaleźć. Tak, po pierwsze taki najprostszy krok, żeby się właśnie dowiedzieć odnośnie czegokolwiek już o naszej skórze, albo gdzie powinniśmy być skierowani, to oczywiście nasze social media, to jak najbardziej tak, tam od razu Facebook i Instagram. Czyli bez problemu tak, można napisać na Instagramie wiadomości, tak. Ratujcie, potrzebuję pomocy, co mam zrobić z przebarwieniami. Oczywiście tak. Okay. Jeżeli jest często taka bardzo prosta porada, to też jak najbardziej tam, a jak nie, to my od razu kierujemy na poradę, bo mamy właśnie też takiego maila na poradę, gdzie jest niesamowita osoba, która wybiera też i komponuje pielęgnację. Oczywiście fajnie jest wysłać zdjęcie, bo to oczywiście ułatwia. Od razu zapisać też swoją pielęgnację, swoją rutynę, którą już mamy opracowaną. Nie jest tak, że mówimy o to teraz odrzuć wszystkie produkty, bo tylko najlepsze. Staramy się wkomponować nasze w tą rutynę, która już istnieje. Ja myślę, że napiszemy Wam tego maila w opisie pod filmem, żeby tak ułatwić, żebyście miały bezpośrednio kontakt. I chciałabym jeszcze tylko tak dodać, że dlaczego też mamy taką ilość produktów, bo to jest też istotne i często ja się spotykam, no ale po co Wy znowu tworzycie? Czasem ja sama już nie nadążam, mówię tutaj szczerze. Ale my tworzymy, bo tak jak rozmawiałyśmy chwilę przed naszym spotkaniem, że każda z nas będzie lubiła inny produkt i każdy ma z nas sobie znaleźć ten idealny. I jakbyśmy postawili jeden, co to było tak do czysta,
dotychczas, przepraszam, że o, 45+, no dobra, to ja. Mhm. I wszystkie byłyśmy w jednym worku, ale to tak nie wygląda. Każda z nas będzie miała inną potrzebę skóry. Dwa, nasza skóra się dzień w dzień zmienia. Mhm. Mamy też anomalia różne pogodowe, które też wpływają na naszą skórę. Dzisiaj mamy tłustą, jutro mamy podrażnioną, a za dwa lata możemy mieć bardzo wrażliwą z trądzikiem różowatym. To jest bardzo dynamiczny proces. Ja myślę, że też to właśnie jest super opcja, że Wy macie to doradztwo, bo ja nie będę ukrywać, ale ja czasami jak czytam Wasze składniki, nawet tutaj wziąłam sobie jeden do ręki, bo tutaj jest fitosfingozyną, to ja się w ogóle czasami naprawdę czuję zagubiona. I z jednej strony super, że jakby na opakowaniu jest napisane, są napisane wszystkie składniki, a nie na zasadzie serum nawilżające, ale z drugiej strony to jest strasznie trudne. I tak powiedz, dlaczego tak są te wszystkie tak nazwy na tych opakowaniach rozbudowane. Znaczy, staramy się być po prostu bardzo transparentni i żeby od razu konsument mógł znaleźć składnik, który no może, nie wiem, czy to będzie najlepsze słowo, na topie, ale faktycznie, żeby składniki już mu mówiły, co tutaj może się znajdować. Pamiętajmy, że konsumenci są też coraz bardziej świadomi. Oczywiście. I już troszkę umieją się poruszać. To nie jest ten konsument, który dokładnie tylko szukał 45+, o, to jest dla mnie produkt. Teraz właśnie bardziej się szuka po składnikach, na szczęście nie po wieku. Oczywiście mamy też dla Was przygotowaną niespodziankę i mini konkurs. Do wygrania są te fantastyczne tutaj kosmetyki do przetestowania. Oczywiście mamy pytanie konkursowe, bardzo proste. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jak na wiosnę zmienia się Wasza pielęgnacja i na jaki składnik, aktywny bądź nie, stawiacie w tym wiosenno-letnim sezonie. Wybierzemy 5 osób, do których powędrują fantastyczne paczki pełne dobroci. Dobroci, więc mam nadzieję, że weźmiecie udział i czekamy na Wasze komentarze. Witam serdecznie, słuchajcie, zabieram się za przygotowanie do sesji. Jutro jedziemy do Warszawy na sesję naszej kolekcji butów Marco Schuss i LGS, więc muszę dzisiaj przygotować stylówki. Będzie bardzo wiosenno-letnie, będzie dużo sukienek, fajne materiały lniane. Pokażę Wam też, myślę, przy okazji tutaj, co ze sobą zabieram, więc nie przedłużam i zaczynamy, bo że tutaj Was postawię, bo będzie tych ubrań naprawdę sporo, ponieważ muszę przygotować 7-8 stylówek, na pewno ciut więcej, zawsze bierzemy coś na zapas w razie W, więc zaczynamy. Kaweczka oczywiście jest. Na pewno leci ze mną ta sukienka a la Dior, która super się sprawdzi do butów na obcasie. Ta również jest bardzo dziewczęca i ona by super wyglądała do klapeczek. Mam też ładną taką bluzkę. W ogóle myślę, że ponagrywam Wam niedługo film z jakimiś takimi moimi stylóweczkami już na wiosnę, bo mam kilka naprawdę bardzo ładnych elementów w szafie. Dobra, sukienki są bardzo proste w zastosowaniu. Do tego szpilki, buty, odpowiednia biżuteria i torebka i tak naprawdę cała stylóweczka jest już gotowa. I mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kiecek zabieram ze sobą. Jeżeli chodzi o resztę, to muszę coś też przygotować takiego bardziej casual. No i mam tutaj trzy spódnice, które zaraz będę stylizować. Mam też coś, żeby było z jeansami i z białymi spodniami, więc zabieram się za to. Jeżeli chodzi o stylówki casualowe, to mam tutaj jeansy z dziurami, do tego koszula. Mam taką niebieską, ale mam też białą i top, który tak przyłożyłam i nie chcę go zakładać, bo boję się, że zaraz cały makijaż będzie na bluzce, więc to byłaby stylóweczka jedna i do butów na obcasie. Ta stylóweczka bardzo mi się podoba, super kobieca, elegancka, czarna spódnica satynowa i top z Zary. Oczywiście tutaj musi być inny biustonosz, ale taki klimat, torebeczka, no bardzo elegancko, klasycznie, kobieco, niewymuszona stylizacja
Ja jestem na tak, a ten top jest naprawdę bardzo ładny. Tylko tutaj musi być inny biustonosz, ale to już do ogarnięcia. Ładna biżuteria i wezmę jeszcze taką jedną zapasową spódnicą. Ta jest w zebrę z czarnym topem. Ładnie wygląda. Co myślicie? W ogóle bardzo ładna spódnica. To jest taka super stylówka na lato. Zakładacie raz, dwa, trzy i z głowy. Tutaj muszę dopiąć. I tutaj już widzę, talkiem wymazałam. Standardowo. No ale tak. Coś prostego, do tego klapeczki, koszyk. No, ja uwielbiam te bluzki z Zary, z tą taką siateczką. Zamówiłam sobie też wersję beżową i do białych spodni, oczywiście muszę je uprasować. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie wygląda, tak, rozumiecie, tak super. Więc to jeszcze byłaby kolejna stylóweczka, taka bardziej letnia. Muszę sobie wypić kaweczkę. Powiem wam, że mój balkon jest totalnie nieprzygotowany jeszcze na wiosnę, ale ogarnę to może w przyszłym tygodniu, bo już miło byłoby tak wypić kawkę na balkonie, tak jak teraz, na fotelu, ale dzisiaj mogę siedzieć na podłodze. Jak jest teraz na czasie? Mleczne. Ale mleczne w białe czy mleczne w róż? Wszystkie mleczne, z kolei. Jest takie. Tu masz wszystkie tak naprawdę. A my ostatnio co mieliśmy? Mieliśmy to chyba odżywkę i co? Białe mieliśmy, bardziej takie mleczne białe zrobione. Milky French. Dobra, Nail Nail. Pokażę wam później efekt końcowy. Stylóweczki przygotowane, ja już prawie spakowana, więc teraz czas siebie ogarnąć. Mani, pedi, żeby jutro na sesji wszystko było ładnie, pięknie, estetycznie. Chyba postawię na jakiegoś nudziaka po tej czerni, a oczywiście stopy będą standardowo czarne, bo czarne i czerwone wyglądają moim zdaniem na stopach najlepiej, więc chyba pójdę w czarny kolor. Nic nowego. Dobra, śmigamy. Paznokcie zrobione, kolor jak prawie mój płaszcz. I słuchajcie, teraz jedziemy do Justiny, bo mamy misję. Misja kawa i misja samoopalacz. Tak, będę się dzisiaj smarować. Drugi raz w życiu. Mam nadzieję, że nie będzie plam i nie będzie zacieków. A Justyna ma jakąś fajną piankę, więc muszę ją odebrać, bo ma na zbyciu, więc jedziemy do niej. Powiem wam, że jestem trochę głodna, więc liczę troszkę na jakieś resztki ze świąt. Co tam byś chciał? Sprzątaj, sprzątaj tam. Proszę bardzo, kawka. Chcesz jeszcze jeden? Ja chcę jeszcze kawałek ciasta, coś jakieś. Masz coś tam jeszcze z tych resztek? Otwórz. Patrzcie, do kogo przyjechałam. Patrzcie, do kogo przyjechałam. Cześć, Justynka. Klasycznie. Ja bym coś jeszcze chciała, ten talerzyk. Schodzi. Coś byś chciała jeszcze? No, masz coś do spróbowania? A mam. Oczywiście, że mam. Nie tam widzę, że to masz jakieś właśnie pochowane. No co to trzymasz, komu to? Ale to jest, ja ci bronię. Ona mi broni resztek ze świąt. Proszę cię bardzo, wszystkiego. Ale co to jest? Ale na pewno nie ma kowiec. Taki? To są skomplikowane rzeczy, słuchajcie. Runda numer 2. Próbujemy dalej. Tutaj masz, proszę bardzo, z ajer koniakiem. O, jak się wylał. Mhm, ale bardzo smaczny. O, mocny. Słuchajcie, koniec świata jest bliski. Kaśka nakłada samoopalacz i to jest ten bitan z polecenia Justyny. W sumie ona mi go oddała. Ja mam tą różową wersję, delikatniejszą. Justyna ma tą chyba żółtą, o ile dobrze pamiętam. I powiem wam, że ja nakładałam samoopalacz w życiu raz w Walencji. Justyna mi tutaj, wiecie, instruowała co i jak. I dzisiaj zrobię to sama, więc jutro wam dam znać, jak mi wyszło, bo czuję leciutki stres. Więc tu mam piankę od Justyny i mam tutaj z moich zapasów Mercy Ivan Glove, rękawicę, która ma mi w tym pomóc. Więc mam nadzieję, że sobie poradzę, a jeżeli chodzi o plecy,
bo tam muszę też się posmarować, to podobno jest sposób na wieszak. Wkładamy tutaj wieszak i jakoś tam, wiecie, szuramy po palcach. Więc mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki. Piątek, tygodnia koniec i początek, okno otwarte, słoneczko świeci, taki powiew świeżego powietrza wpada do mojego pokoju i powiem Wam, że wczorajsza sesja wyszła naprawdę bardzo dobrze i jestem zadowolona z efektów, z kolekcji i mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu i premiera naszej kolekcji Marco Schutz LGS będzie za tydzień 23 kwietnia, więc mam nadzieję, że będziecie z nami. Ja troszkę się dzisiaj odstawiłam, tak jakoś stwierdziłam, że no, może wyciągnę moją marynarę z Ciuchlandu. Pokażę Wam, jak się prezentuje i wygląda w ten sposób. Tutaj mamy wełnę połączoną z lnem, jest lekko oversize'owa. Ja ją kupiłam na szwoleżeru w taniej odzieży, do tego zwykły biały top oraz jeansy. Ja powinnam się teraz wybierać na zakupy, bo ogarniałam dzisiaj mieszkanie, zresztą jak przyjechałam z tymi wszystkimi walizkami, z rzeczami, no to był dosyć spory bałagan, więc to wszystko ogarnęłam i śmigam na zakupy, chociaż powiem Wam szczerze, czy nie pójdę teraz na kroki, bo słyszałam w radio, że jutro ma być załamanie pogody, ma być znowu brzydko, a jest takie przepiękne słonko, że chyba złapię kawę i po prostu pójdę na kroki, przejdę się, bo mam dzisiaj wolne popołudnie, więc w sumie czemu nie? Tym bardziej, że jutro ma padać. Słuchajcie, przyjechałam nad zalew, bo tutaj jest bardzo dobry parking i stwierdziłam, że dawno tutaj nie byłam, więc zobaczę, co się dzieje. Zrobiłam sobie kaweczkę na drogę, no i śmigamy przewietrzyć głowę. Nie czuję, że rymuję, ale powiem Wam, że nawet nie brałam słuchawek, nie chcę słuchać żadnego podcastu, tylko tak przewietrzyć głowę. Mam nadzieję, że wiecie, co chodzi. Tak po prostu tak wziąć głęboki oddech i tak. Więc śmigamy na kroki. Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. To my, pyszne, najedzone brzuszki, bo zjadłyśmy już pyszny lunch i się widzimy po raz... A, takiego burgerka tylko, małego. I widzimy się po raz pierwszy od dłuższej przerwy z Karoliną. No i co, moja droga, czas ucieka, zaraz znowu wracasz. Nie chcę ci wchodzić, bo ja wchodzę w słowo zawsze. Ale ja też, każdemu. Mi też każdy pisze, że wchodzę w słowo, więc się w ogóle i nie przejmuję. I później jak jest montowanko, to jest ucinanko. Karolina, zamknij się naprawdę, przestań mówić. Więc mów. No my się spotkałyśmy po długiej przerwie, bo widziałyśmy się bardzo dawno temu. I żałuję, ubolewam, bo powinniśmy się widywać częściej, ale nigdy nie ma na to czasu. Więc nie wiem, czy to będzie teraz moja kolejka na tour do Katowic. Albo czy... nie, no ja proponuję w ogóle może Santorini. Co? To jest dobra alternatywa do Katowic. To jest tak... Zaskoczyłaś mnie, ale no to jest dobry pomysł. Powiem Ci, teraz te suits są w fajnych cenach i jak patrzyłam sobie właśnie taki maj albo taki wrzesień, to super. Mówisz? No, no w sumie dlaczego nie? Masz rację, z grubej rury. Ja mam teraz postanowienie, że raz w miesiącu gdzieś jestem, więc no tak sobie wymyśliłam. Super. I póki co powiem Wam, że całkiem dobrze mi się to udaje i jakoś tak na razie jeszcze te wszystkie, na wiecie... Najpierw było w grudniu, była Barcelona, w styczniu był Neapol, w lutym byłam na obozie z Dagmarą, w marcu byłam w Walencji, a w kwietniu jestem w Rzymie, więc powiem Wam, że... W kwietniu jesteś w Rzymie, no tak, przecież no. Ty mi mówiłaś, a ja zapomniałam. No, także fajnie się dzieje, cieszę się, że mogę zabrać córeczkę i wiecie, takie... Cudne. To jest taki fajny przerywnik, warto jest na to czekać, to więc... Myślałaś ogólnie o wózku, ja wiem, że ona jest duża, ale... Nie, wiesz co, rozmawiałam z nią i stwierdziłyśmy wspólnie, że już jest na tyle duża, że da radę. Okay. Natomiast tutaj jakieś gelato, wiesz, zachętę. No jak? No chodź, idziemy, idziemy, no masz, logika jest. No chodź, chodź, chodź. Jakaś pizzunia pójdzie, więc myślę, że ogarniemy. No, Rzym z tego co czytałam nie jest super przyjazny dla dzieci. To nie jest takie miejsce, wiesz, że wszyscy pędzą z dzieciakami, bo trudno się poruszać z wózkiem. Tak. Podobno windy nie działają i nawet dziewczyny pisały na Insta, że no nie bardzo. No. Ale ja mam już prawie sześciolatkę, więc to jest trochę inny wymiar podróżowania z dzieckiem, więc jestem w dobrej myśli. Pamiętasz mam nadzieję, moje wspomnienie że z Rzymu, czy nie? Słucham? Pamiętasz moje wspomnienie z Rzymu, czy nie? Które?
Ja nie wiem, czy ja mogę mówić na kanale to, jak coś to Justa wytnie, bo to takie w sumie niecenzuralne trochę będzie. A jak byłam w Rzymie chyba 6 lat temu, no to był taki moment, no wiadomo, fontana di Trevi, trzeba rzucić tam Euraska, żeby wrócić do Rzymu, spełnił się życzenie. Pamiętam, ale no to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i ja sobie myślę, dobrze, życzenie, no wzięłam to euro, dmuchnęłam do tyłu. No i słyszę nagle takie głośne polskie przekleństwo, bardzo znane na K. O, może w ten sposób. Odwracam się i widzę, jak to euro odbija się od czoła dziewczyny i wpada prosto do tej fontanny di Trevi. Czyli po prostu tutaj przyciągnęłaś fluidy, rodaczki. Ale, no. Ale chciałam ci powiedzieć, że życzenie się spełniło, to, że mu wróciłam, także to jest najważniejsze. Czyli to jest najważniejsze. Moja córka ma marzenie, że jak wrzuci dwie monety, to zostanie syreną, bo stwierdziła, że to jest fontana, która spełnia marzenia. Więc mówi, mamo, no to jak wrzucę monety dwie, no to będę syreną, bo to jest jej marzenie ogólnie być syreną, więc... Nie wiem jeszcze, jak z tego wybrnę. Ale może coś wiecie, bo znaczy, to zobaczymy. Ale tak, krosanciki mam super w Rzymie zapisane tutaj, wyślę ci. Mam bardzo dobre miejsce na fotkę i to jest miejsce, słuchaj, koło fontanny di Trevi. Okay. Ale ktoś w ogóle pokazał taki patent na TikToku, że musisz wejść do sklepu. Do Benettona chyba tak, chyba widziałam to, tak. Po schodach na górę. Po schodach na górę tak. I jesteś. I robisz pstryk. No zobaczymy, na razie jeszcze nie planowałam wszystkiego, to jest dopiero przede mną, natomiast Santorini sounds good, więc może next time. W sumie wolałabym na Santorini niż do Katowic, chociaż Katowice są przepiękne, ale wiesz jak jest, no. Wiem, ale w ogóle gdziekolwiek, tak naprawdę gdziekolwiek. Ja mogę jechać, może być to Santorini, mogą być to Włochy, do Włoch mogę jeździć non-stop. W ogóle one mają sobie coś takiego, że naprawdę czuję dobry vibe. Toskania, Boże Święty, Justa, no. Wpisz sobie Toskania, to jest coś. Ja zawsze widziałam Toskanię tylko na reklamach makaronów w telewizji i jak jechałam pociągiem, mówię, to jest to, oni nie kłamali w tej Lubelli. Także naprawdę musisz to zobaczyć, to bardzo zobaczyć to właśnie oczy. Mam nadzieję, że tak będzie, ale no... Mój plan zabrać syna właśnie i męża tam do tej Toskanii, także o, czuję, tak ona mnie nawołuje, wiesz, jeszcze w tym roku, więc muszę, ale Santorini jakby... Jest na tapecie. No dobrze, zobaczymy co z tego wyjdzie. Idziemy, słuchajcie, kończyć kawę, spadamy dalej, ja lecę dalej załatwiać rzeczy. Karolina jeszcze 2 dni w Lublinie. Tak. Trochę szkoda, że nie ogarnęłyśmy jeszcze lumpeksów, ale może następnym razem, bo ja uwielbiam te nasze lumpeksowe wypady, ale może następnym razem uda nam się, jak będzie trochę więcej czasu. Sorry, do tej pory dziewczyny do mnie piszą odnośnie naszych lumpeksów i powiem ci, że ja nie kontroluję już tych wiadomości, bo ich jest za dużo. To prawda. No i wiesz, gdzie ostatnio zaczęły do mnie pisać? Na Vinted. No, na moim prywatnym Vinted. Ja mówię... Tego się nie spodziewałam, ale zobacz, jakie pomysłowe. No, nie wpadłabym czy na to. Czy możesz mi powiedzieć, z jakiego właśnie, z jakiej firmy była ta kurtka? Co byłyście w tym lumpeksie, coś? Ja mówię, nie, no, niesamowite, nie? No bo naprawdę, nie, czasem się tego nie da. Tak, ja zawsze wolę w komentarzach ja gdzieś tam odpisywać niż w wiadomościach prywatnych, bo jakoś tak łatwiej potem też wiele osób czyta potem to i tak stwierdza, że a spoko, to jest stąd, tak, więc i ktoś łatwiej... później nie traci czasu, żeby ci napisać. Tak. Mówi ci sobie odpowiedź i wiesz, no. Jest na dole, no. Także... No tak. Może next time. Dobra, uciekamy, słuchajcie i widzimy się później. Pa, pa! Pa. Spoko. Na mojej liście do zrealizowania w tym roku jest 100 tysięcy kroków. I to jest naprawdę takie wyzwanie, które można zrealizować, ale trzeba się do niego też odpowiednio przygotować. I tak sobie właśnie idę i myślę, że od dzisiaj wprowadzam robienie kroków codziennie, tak żeby można było to wyzwanie zrealizować, bo jednak ostatnio jakoś odpuściłam kroki, ale teraz pogoda sprzyja, warunki sprzyjają, więc wracam, więc jeżeli ktoś z Was chce przystąpić do kroki z Kasią z LGS, to zapraszam. Będzie mi zawsze raźnie, jak będę wiedziała, że tego samego dnia ktoś tam gdzieś w Polsce, bądź nie wiem, w Lublinie, też będzie ze mną szedł. Więc zachęcam do wynurzenia się z domu i pójścia zrobić kroki. I nawet tak zastanawiałam się, jak to połączyć z siłownią. I może po prostu na siłownię będę szła z tak zwanego buta. I jak skończę trening, też będę wracać. No i jest to do zrealizowania, ma to sens.
powiem wam, że... Słucham. Mhm. Tak. Lubię tutaj przyjeżdżać, spacerować, jeździć na rowerze. To jest fantastyczna trasa rowerowa wkoło zalewu, więc też zachęcam sobie przyjechać. Przy czym to nie planuję ogarnąć mój balkon. Na pewno też muszę zanieść do serwisu rower i przygotować na nowy sezon. Tak, żeby, wiecie, wejść z buta. Ale wy wiecie, że ja lubię aktywnie spędzać czas, więc czysta przyjemność. Proszę bardzo, zakupy ogarnięte. Kupiłam sobie przepiękne róże. Bardzo ładnie wyglądają. O, proszę bardzo. Zawsze się mówi, żeby nie iść na głodniaka do sklepu na zakupy. Oczywiście ja poszłam. I już tego jedną bułę. Kupiłam lody, bo oczywiście człowiek oczami wszystko je, więc kupiłam chyba wszystko. Ostatnio to jest na polecała, więc stwierdziłam, że sobie kupię. I jest to, słuchajcie, pinsa. To rzymska krewna pizzy, focacci, piadiny, należąca do rodziny pieczywa typu flatbread. Więc spróbuję. Zachwalała. I powiem wam, że bardzo lubię te proteinowe puddingi. I jeszcze kupiłam, teraz tam kupiłam proteinową kaszkę z cynamonem. I oczywiście w mojej lodówce chciałam wam pokazać, czego nie może zabraknąć, ale zanim się dokopię, to też wam polecam serdecznie tą mieszankę warzyw z chili. Jeżeli lubicie dania azjatyckie, chińskie i tym podobne, kurczaka na patelni z warzywami. Bardzo fajna, szybka opcja do podania. I oczywiście, proszę bardzo, śledzik na raz. W mojej lodówce zawsze jest. Kocham śledzie. Dziś na obiad miska dobroci. Tym razem kurczak, ryż, awokado, rzodkiewka, świeży ogórek, pomidorki, sałata. Do tego jeszcze jest słonecznik. I to jest w sosie miodowo-musztardowym, wszystko polane. Także od dzisiaj... Oczywiście po mojej bułce i lodzie wracamy na dobre tory jedzeniowe. O, tu jest dobre światło. Słuchajcie, pędzimy na siłownię. 18.32, co się robi w piątek wieczorem. Co singielki robią w piątek wieczorem? Idą na siłownię. Ale słuchajcie, mam tam takiego innego crusha, więc mam nadzieję, że dzisiaj też będzie, chociaż okiem zarzucę. Wstyd mi za to, co powiedziałam, ale no taka jest prawda. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobry wieczór, dobry wieczór. Proszę nie zwracajcie uwagi na moją cudowną fryzurę, ale już jest bardzo późno. To było przemiłe popołudnie i w ogóle super, że udało mi się złapać z Karolą, ale już jestem w domu. Potem skoczyłam tylko jeszcze na szybkie zakupy. I muszę wam powiedzieć, że bardzo fajne rzeczy do wysyłek, jeżeli na przykład sprzedajecie rzeczy na Vinted, albo tak jak ja planuję wyprzedaż różnych rzeczy też takich dziecięcych, ciuchowych, wszystkiego, co mi zalega, to taki projekt od początku roku, żeby trochę, wiecie, odgruzować swoją przestrzeń. I w Dealsie są bardzo fajne bąbelkowe koperty w dobrej cenie. Oczywiście możecie je zamówić na Allegro i też bym tak zrobiła, ale nie chce mi się czekać na przesyłkę. Są takie nawet foliowe nakładki na przesyłki, jeżeli nie chcecie pakować ani w folię bąbelkową, ani w karton. No i bardzo dużo kopert bąbelkowych,
które tak wyglądają, więc zaopatrzyłam się. Nawet, słuchajcie, była folia bąbelkowa. Znowu podkreślam, pewnie na Allegro jest taniej, ale mi się nie chciało czekać na przesyłkę, więc deal zwyciężył. Zakupiłam sobie też zapas chemii, która zawsze mi się stamtąd sprawdza. Zakupiłam, mam nadzieję, że Oliwier, nie oglądasz odcinka, zakupiłam fajny prezent na jutro i co chcę powiedzieć, te klocki są naprawdę super. Mam, dzieciaki uwielbiają składać różne figurki, wiem, że też starsza ma takie w przedszkolu, wyglądają w ten sposób. To są puzzle dla dzieci 3+, 3 lata plus i można układać z nich różne figurki, więc mam nadzieję, że Oliemu się spodobają. Kupiłam mu też samochody, bo to wiecie, każdy chłopak samochody lubi, więc jutro czeka nas cudowny dzień. Taki trochę z dzieciakami, ale ja bardzo potrzebowałam i bardzo brakuje mi takich wyjść, wiecie, żeby dzieciaki się pobawiły, a mamy mają czas dla siebie, więc bardzo się cieszę. Ale jest już bardzo późno i wydaje mi się, że będziemy kończyć tego vloga. Oczywiście będziemy się łapać w kolejnych filmach. Jeszcze dzisiaj mam do zabukowania parking i Airbnb muszę ogarnąć, bo tak jak chyba wcześniej z Karolą wspominałam, Rzym czeka, więc bardzo się cieszę, że będę mogła zorganizować tą wycieczkę i spędzić tam kilka dni. No i fajnie. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Pa, pa.